A prawda jest taka, że niestety leci towar, leci mało kalorii, leci dużo kardio i na dłuższą metę to jest zabójstwo dla waszego zdrowia. Dobra, YouTube. Minął, udało się, mamy 1 sierpnia. Otworzę tylko lekko żaluzję, żeby dotarło do nas światło dnia codziennego i sobie usiądę na chwilę. Minął nam lipiec, jeden z najgorszych miesięcy, jakie miałem w ostatnim czasie, oczywiście pod względem ilości obowiązków i pracy. Sesja, dużo pracy, dużo treningów, dużo ludzi. Nawarstwiło się to niesamowicie, więc tak na... A, jeszcze wyjazd do Sopotu i zawody. Więc bardzo się cieszę, że udało się ten lipiec przetrwać. Mamy dziś niedzielę, spokojny pierwszy dzień, bez żadnych obowiązków. Boże, jak się cieszę. Naprawdę teraz się docenia, jak już jest się starszym po prostu, to uczucie, kiedy ma się naprawdę dzień wolny i nie ma się żadnych obowiązków. Więc dzisiaj sobie jem na śniadanie płateczki. W ogóle miałem taki dylemat i się zastanawiałem, czy robić minikata na wakacje, czy nie. I tutaj do jakich w ogóle wniosków doszedłem, może wam też jak gdyby ten tok myślenia pomoże, jeżeli macie dylematy, co robić. Otóż wiem, że na jesień zaczynam współpracę z trenerem. Wiem również, że muszę dołożyć trochę masy mięśniowej na siebie. Na pewno te parę kilogramów. Więc na pewno tak czy siak okres masowy mnie czeka. W sierpniu nadal będę miał dużo obowiązków, nadal sporo pracy, więc tutaj też na pewno to nie będzie pomagało. I co dalej? Teraz jestem obecnie w punkcie, gdzie ważę około 92,5 kg, w którym się czuję mega, mega zdrowo i dobrze. Po prostu moje ciało, mam wrażenie, jak gdyby jest w takim idealnym, naturalnym, spokojnym stanie. Lekko zregenerowane, jeszcze wiadomo, nie w 100%. Pomoc ze strony SARM-ów jak gdyby pomaga mi tutaj i utrzymać tą sylwetkę na przyjemnym poziomie i do tego nadal progresować siłowo i robić dobre treningi. Na treningach czuję się mega pełny, na mega pompie, więc super mi się ćwiczy. I tak naprawdę robiąc teraz agresywnego 4-tygodniowego minikata, gdzie do wyjazdu zostało mi 31 dni, to straciłbym może pewnie z 1,5 kg wody, może z 2 kg tłuszczu, ale co z tego? Pojechałbym na wakacje głodny, a i tak będąc głodny na wakacjach i będąc na all inclusive, pewnie zjadłbym w pierwsze 3 dni po 8000 kalorii i ta waga i tak by mi wróciła. Więc doszedłem do wniosku, że przez ten miesiąc pokażę wam po prostu, jak zasuwam na siłowni, jak progresuję siłowo i jak daję z siebie 100%. Na sylwetkę lekko przymknę oko, bo nie jest to priorytet. Pojadę na wakacje w stanie, w którym nie będę zagłodzony, więc to jedzenie będę potrafił jeść z głową, a nie rzucać się na nie jak świnia. I po powrocie z wakacji, kiedy zacznę współpracę z trenerem, prawdopodobnie i tak wtedy zrobimy minikata, żeby poprawić moją wrażliwość insulinową i od tego dobudowywać masy mięśniowej. Więc tak naprawdę teraz miesiąc byłby całkowicie bezsensowny diety, bo i tak minikata będę robił po wakacjach, na których bym nadrobił to, co teraz stracę. Więc idąc tym tokiem myślenia, w tym miesiącu pokazuję wam, jak ćwiczę ciężko, ćwiczę na większych ciężarach, na mniejszym zakresie powtórzeń. Dieta jest dość swobodna, ale będę starał się wam pokazać ciekawe, jakieś fajne przepisy dnia codziennego. No i ogólnie mamy jeszcze cały sierpień taki na spokojnie, na przeczekanie. Mam nadzieję, że będą ludzie do trenowania, że praca będzie i pomalutku będziemy się zbliżali do tej jesieni, gdzie zaczyna się naprawdę dużo dziać. Planujemy jeszcze odjebać parę fajnych rzeczy na te przygotowania, żeby wam się to oglądało naprawdę świetnie. Więc czekajcie, oczekujcie, bo będzie warto, obiecuję. Jem teraz śniadanie, muszę ogarnąć dom, bo przez ostatni miesiąc, przez ostatni tydzień nie miałem kompletnie czasu sprzątać, po prostu wchodziłem do mieszkania, jadłem, spałem, wychodziłem do pracy, bo byłem poza domem 10-12 godzin, więc trochę trzeba ogarnąć. I potem jedziemy z Natalią na trening, więc odjebiemy coś, potem może pójdziemy na rynek coś zjeść albo się przejść, czy na jakiegoś drineczka, na spokojnie, z głową. Treningi ciśniemy nadal na 100% i kardio nadal będzie ciśnięte 20-30 minut. Ogarniam i widzimy się za chwilę. Idziemy na trening, musieliśmy chwilę odpocząć przed treningiem i się zregenerować. No dlatego też możemy ruszać. Mamy godzinę
13.55. Idę jeszcze wyrzucić śmieci, bo jest w domu jak cholera po całym tygodniu. I zaraz wam pokażę, co należy pić, jeżeli jesteście influencerami przed treningiem. Ale najpierw idę wyrzucić śmieci. Naprawione. Koszt naprawy nie wyniósł 4000, tylko 600 zł. Więc to już jest pierwsza dobra wiadomość. Ponieważ się zastanawiali, co piją influencerzy, piją frappuccino ze Starbucksa. Tak jest. Zaraz wam powiem, czy jest smaczne. Zajebista. Jako biedny Polak oczywiście kupiłem ją na promocji. Była w Kauflandzie za 3,99. Z promocji, z 8 zł. Grzechem byłoby nie kupić za tak dobre pieniądze. Dzisiaj sobie walniemy górę, potem pewnie pójdziemy coś zjeść. A na treningu towarzyszyć nam będzie jakiś niemiecki rap. Rap wydał nową płytę, więc odpalamy i lecimy, widzimy się na siłowni. Z muzyką się patel, tam gdzieś na tym PPP. Tylko pasz rapem z obwitel, respektam sobie amadeł. Zimę nam budowi adres, mam muzyku do machtatus. Dobra, jesteśmy na siłce, lecimy z pierwszym ćwiczeniem. Tak jak mówiłem, przez ten miesiąc, przez to, że jest więcej jedzenia, będziemy to trzymali, ale zaczniemy trenować trochę ciężej, więc zacznę sobie od płaskiej, mega długo jej nie robiłem. Najpierw rozgrzewka, dwie serie, tak po 12-15 powtórzeń i zejdziemy sobie końcowo do 5 powtórzeń. Myślę, że ponad 100 wleci spokojnie, ale długo nie robiłem, więc wszystko wyjdzie w praniu. Memphis, man. Rozgrzewka i teraz dokładamy co dyszkę do 5 powtórzeń. Zobaczymy, do ile dojdziemy. Mam nadzieję, że ponad 100 wyjdziemy na spokojnie. W ogóle jak nie jesteście u mnie na Instagramie i nie wiecie, co jest 5, wczoraj się okazało, że jakiś gość z Krakowa, z AWF-u, gdzieś wkleję tutaj wszystkie te zdjęcia, wpadł na genialny pomysł, że może do swojego życia wklejać moje zdjęcia profilowe. Więc gość miał profil na Instagramie, gdzie wrzucał normalnie swoje życie, swoje czynności, co robi, ale jako zdjęcie profilowe ci zdjęcia na Instagramie ma wrzucone moje. Da się, da się. Mam nadzieję, że na Tinderze też już jestem od tygodnia. Może się za parę miesięcy dowiem coś ciekawego, co wypisywałem do ludzi. O, ciężkie, ciężkie. Jednak nie bycie silnym to jest smutna sprawa. Ale pamiętajcie, kulturystyka nie polega na tym, że jesteście silni, tylko wy macie wyglądać na to, że jesteście silni. Bo jakbyście chcieli być silni, to trenujcie trójbój albo bycie strongmanem. A jeżeli zależy wam na fajnej sylwetce, to tak naprawdę ciężary grają całkiem nieważną rolę. Mnie nigdy trening siłowy nie bawił i nigdy jak gdyby nie sprawiało mi frajdę schodzenie tam poniżej 6-8 powtórzeń, więc nigdy w tym nie siedziałem. Poza tym też przez to, że mam bardzo chude nadgarstki, kości, no to im większy ciężar brałem na sztangę, tym bardziej po prostu czułem ból w kościach, nadgarstkach i tak dalej, więc to nie było nigdy moją mocną stroną i zawsze jak miałem do wyboru, to wybierałem trening typowo objętościowy, intensywny, z mniejszymi ciężarami, ale żeby bardziej się właśnie dotyrać objętością treningową niż typowo ciężarami. No i mamy 110 na 5. Zobaczymy, czy do końca miesiąca uda nam się to poprawić. Tak jak mówię, ten trening siłowy to jest całkowicie nie jest zaprogramowany. Miesiąc sierpień jest
całkowicie chillowym miesiącem. Nie spinamy się, nie popadamy w skrajności, bo od września dostanę już dokładnie zaprogramowany program treningowy, gdzie będę miał wszystko rozpisane, więc wtedy zacznie się dyscyplina i spina. A teraz staram się ćwiczyć ciężko, progresować, ale przede wszystkim dietą i treningiem jak najbardziej się bawić i bawić tym procesem, bo jeszcze przyjdzie czas na zapieprzanie i na trzymanie się planu. I też Wam w ogóle zachęcam Was do tego, że warto robić tego rodzaju przerwy i odpoczynki, bo kiedy ich nie będziecie robili, to jest bardzo duża szansa, że w skali roku po prostu się przepalicie i nie będziecie mieli po prostu tego ciągu na dalszą progresję. Każdy z nas potrzebuje odpoczynku, chwili regeneracji, chwili dla siebie, chwili dla znajomych, więc warto poświęcić te 2-3 miesiące oczywiście na treningi, ale na to, żebyście się chwilę tym pobawili, bo nawet profesjonalni kulturyści zawsze mają czas w roku, kiedy się nie przygotowują do zawodów i mogą poświęcić właśnie czas na przyjemniejszą część i treningów, i życia społecznego. Żadnych serii nie robimy do upadku mięśniowego. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nie chcemy już bardziej przeciągać układu nerwowego w tym okresie. Zdecydowanie chcę, żeby do wakacji mój układ nerwowy odpoczął, bo musicie pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli masę mięśniową i ogólnie mięśnie jesteście w stanie zajechać w tydzień, napierdalając bez odpoczynku, to układ nerwowy się męczy bardzo powoli, ale też bardzo długo się regeneruje. Więc tak naprawdę możecie go zajeżdżać 3 miesiące i wtedy będzie kumulacja, ale żeby wrócił potem do stanu poprzedniego, możecie potrzebować znowu miesiąca czy dwóch. Dlatego nie dojeżdżamy do upadku mięśniowego, ćwiczymy ciężko, ale jedno, dwa powtórzenia przed końcem odpuszczamy, robimy przerwę i odnów. Dobra, poszliśmy sobie tutaj na strefę personalną, bo mogę tu wchodzić, bo jestem trenerem, więc mi się należy. W każdym razie pokażę Wam, jak wygląda forma na 92,5, 92,8 kg. Bez towaru, bez stricte ścisłej diety. Po prostu tak jak wyglądam, prawie naturalnie, bez diety, ciesząc się treningiem, ciesząc się życiem, robiąc treningi ciężkie, ale z głową. Jeżeli potrzebuję 2 dni przerwy, to robię 2 dni przerwy. Na pewno nie robię niczego teraz na pałę. Stricte okres regeneracyjny i dla odpoczynku ciała. Tak wygląda forma. Jak widzicie, nie wiem jak światło, to będę się ustawiał. Tyle mniej więcej mam tłuszczu na brzuchu, bokiem. Jest to mniej więcej gdzieś na 2 palce. Boczki, jak widzicie, u mnie boki się zawsze lubią odkładać, więc tutaj tego tłuszczu siedzi zdecydowanie więcej. Jak się zerknie, to nawet lekko skosy widać, ale najwięcej tłuszczu mam na plecach. Na brzuchu kostki są w miarę widoczne, barki są całkiem okrągłe. Nie straciły tego nabicia mimo braku androgenu w ciele, plecy. Jakieś zarysy mają, no tutaj tłuszczu zdecydowanie jest najwięcej, więc zostaje tylko góra pleców. I co do nóg, nogi, zarysy mamy,
mi zdecydowanie na pewno nie jest to to, co na redukcji. Łydki, nie wiem jak pod światło, w miarę widoczne, ale łydki nigdy nie były mocną, moją mocną stroną. Najszersze. Przód i skos. Tak jak mówię, czy jest to forma, z której jestem zadowolony, jak się patrzę, zdecydowanie nie. Czy czuję się w tej formie komfortowo? Jeżeli chodzi o stan zdrowotny, bardzo czuję się idealnie. Jeżeli chodzi o to, co widzę w lustrze, nie do końca. Wolę być docięty, lubię wyglądać ekstremalnie, aczkolwiek nie jest to w żaden sposób zdrowe i jest to praktycznie wykonalne, żeby to utrzymać. Więc to jest, tak jak mówię, kulturystyka pod tym względem jest ciemnym sportem, że po prostu przyzwyczajacie się do tego, co widzicie i widzicie siebie w najlepszej możliwej wersji, jak zrobicie formę i po prostu wasz mózg koduje, że możecie tak wyglądać. A prawda jest taka, że niestety leci towar, leci mało kalorii, leci dużo cardio i na dłuższą metę to jest zabójstwo dla waszego zdrowia. Więc po prostu musicie wiedzieć, że możecie chwilę podtrzymać formę, czy na zawody, czy na wakacje, ale potem musicie zrobić dwa kroki do tyłu i po prostu się cofnąć, zresetować, żebyście mogli odpocząć, bo po prostu szkoda się zatyrać na dłuższą ten. Zrobimy sobie jeszcze jedno ćwiczenie i potem lecimy się ogarnąć i coś zjeść. Dobra, ogarnęliśmy się po treningu, jedziemy właśnie coś zjeść. Jest takie bardzo fajne miejsce za Krakowem, za chwilę wam pokażę. Byłem tam chyba ostatni raz z rok temu. Mają naprawdę bardzo dobre jedzenie, w dobrych cenach. Wybór jest mały, przez co te produkty są świeże i są bardzo dobrej jakości. I menu, z tego co wiem, się od 2-3 lat w ogóle nie zmienia. Więc naprawdę, jeżeli byście chcieli pojechać w okolicach Krakowa na coś dobrego do jedzenia, nie wydać fortuny i zjeść coś jakościowego, to naprawdę wam polecam. Nie jadłem dziś dużo, oprócz tego śniadania, jakieś tam jajka wleciały, tosty, trochę płatków i kawa przed treningiem, to nie jadłem nic. Więc naprawdę, no, te kalorie mam teraz bardzo elastyczne, ale też nie przesadzam, jak nie muszę. Więc spokojnie mogę sobie dzisiaj coś na luzie zjeść. Jeszcze wieczorem mam steka, to pokażę wam, jak ja robię, żeby był naprawdę smaczny i że w domu też można zrobić steka, który jest zjadliwy, a nie trzeba płacić 6 dych w restauracji. I pewnie wieczorem już jakaś wleci chillera. Ogólnie ten tydzień, no, już będzie dużo lepszy niż poprzednie. Nadal jest praca, treningi, ale już w zdrowszych ilościach i fajnie połączone ze sobą. Więc mówię, sierpień się zapowiada całkiem ciekawie. A na razie jeszcze jedziemy, mamy z 5 km i widzimy się na miejscu. Dobra, wyszliśmy. Miejsce nazywa się Chochołowy Dwór w Jarzmanowicach, czy Jarzmanowicach jeden pies. Jest mega fajnie, mega fajne ceny. Możecie naprawdę za 50-60 zł od osoby zjeść dobry posiłek. Ja znowu jadłem żeberka, lepsze niż w tym poprzednim miejscu, mi bardziej smakują, więcej dodatków, lepsze ceny. Naprawdę mega, mega fajne miejsce, jeżeli chcecie coś zjeść właśnie taniej, gdzieś za Krakowem, blisko Ojcowa, żeby potem sobie pójść na spacer, to jest super miejsce. Wracam do domu, odpoczniemy sobie, potem jeszcze pewnie coś zjem, czy jakieś płatki, czy steka, jeszcze nie wiem, zobaczę. Na razie jestem pod korek full i zaczyna też brzmieć i padać z tego, co widzę, więc też nie ma co dłużej siedzieć, bo jeszcze raz pierdolnie piorun i tyle z tego będzie. Zbieramy się na Kraków i widzimy się w kuchni. Dobra, i gotujemy kolację. Co na kolację? Na kolację mamy steka i odrobinę warzyw, żeby nie jeść jak psychopata same mięso. Więc tak, wiele osób się zastanawia, jak to jest z tymi stekami. Macie dostępne steki w Auchan, taki jak tutaj za 13 zł, który jest całkowicie normalnym kawałkiem antrykotu. Kolorem się nie przejmujcie, po prostu leżał w lodówce, a potem go zamroziłem i został odmrożony. Macie lepsze kawałki za 25-30 zł, takie paczkowane. No i potem już wiadomo, ta półka cenowa idzie do góry. I wiele osób się zawsze boi, jak zrobić steka, żeby był dobry, i powiem wam, jak ja to robię. Warzywa po prostu wrzucę sobie klasycznie na patelnię. Tutaj nie ma w tym nic ciekawego i ekscytującego. I teraz tak. Warzywka, najłatwiejsza część programu. Po prostu lekko.
Warzywka przykrywamy, żeby się lekko poddusiły i żeby nie hałasowały. I co robię z mięsem? Kiedy patelnia już jest bardzo nagrzana, bo musi być bardzo ciepła, przemyte mięso wysuszone nakłada się na patelnię. Nie dodajecie żadnych przypraw, bo kiedy posolicie mięso albo dodacie inne przyprawy, te przyprawy się nie dość, że przypalą, to jeszcze sok zacznie po prostu puszczać, mięso zacznie puszczać swoje soki i będzie niedobre. Więc bierzecie po prostu steka, macie telefon ze stoperem i wrzucacie go na gorącą patelnię i odpalacie stoper. I w momencie, kiedy odpalicie stoper, jeżeli stek jest w miarę gruby, sugeruję trzymać go około 3,5-4 minuty z jednej strony. Więc wrzucacie steka na patelnię, odpalacie stoper, czekacie około 4 minuty, obracacie na drugą stronę i również 4 minuty. I po 4 minutach z jednej i z drugiej strony dajecie go na talerz na 5-10 minut, żeby odpoczął. Przyprawiacie solą i pieprzem i podajecie, nic więcej. Czekam aż się zrobi i pokażę Wam, jak wygląda gotowy i go przekroimy jeszcze w pół. Dobra, mięso się zrobiło. Przekładamy na talerz i zostawiamy je dosłownie na 5 minut, żeby odpoczęło. Nakładamy warzywka. I zaraz dodamy odrobinę jakiegoś przypraw. Teraz przyprawiamy nasze mięso solą. Najlepiej grubo ziarnistą. I do tego pieprzem. I jeżeli weźmiemy sobie jakieś sztućce i przekroimy nasze mięso. Najlepszy stek to jest tak zwany stek medium rare. Jest well done, medium rare i rare. Pierwszy to jest surowy, drugi to jest średnio krwisty. I ostatni to jest krwisty. Najlepsze są średnio krwiste, ponieważ mamy odrobinę w środku krwi, ale reszta jest wysmażona. I tak jak widać tutaj, mamy tępe noże, to nie jest tak, nie bójcie się. Tak jak widzicie, jest lekko jeszcze w środku mięso różowawe, ale dosłownie odrobinę. Mogłem ciut krócej przetrzymać na patelni, ale to jest kosmetyczne, bo też sięgałem po kamerę i tak zostało z pół minuty, minutę dłużej na patelni wyłączonej. Biorę się za jedzenie i dzisiaj taki spontaniczny vlog. Jak widzieliście, skupiam się teraz bardziej na tym, żeby progresować siłowo, żeby po prostu skupiać się na dobudowywaniu tej masy mięśniowej mimo braku towaru. Staram się nadrobić to większą ilością kalorii i cięższymi treningami. Ale na razie całkowicie to jest na spokojnie proces, nie stresuję się, nie spinam się, staram po prostu, żeby mi to sprawiało w miarę sporo frajdy, mimo tego, że nie ukrywam, że jeżeli nie jestem konkretnie na jakimś planie, czy nie mam jakiegoś celu, to dużo ciężej mi złapać tą motywację, ale mam nadzieję, że jeszcze miesiąc przetrwam i wykorzystam z tego, ile się da, a potem jak już będzie prep, to już będzie inna gra, inna zabawa. Dzięki, że dziś byliście, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnym. Zostawcie lajka, suba, peace.